Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Witajcie serdecznie. Na naszym kanale Zafiszowani. Dziś wielki dzień. Wszyscy bardzo chcą zobaczyć ten nasz super wędkarski pojazd, więc zrobimy tak zwanego wantura. Pokażemy Wam, jak wszystko działa, jakie mamy wyposażenie, jaki mamy sprzęt, jakie udogodnienia. Jeżeli chodzi o samo autko, to jest Ford Transit z 2007 roku. Silnik 2.2 diesel, 100 koni. Tak jak śledzę całe towarzystwo vanlife'owe, no to wszyscy twierdzą, że silnik jest dosyć słabej mocy. No raczej wszyscy te silniki powyżej 150-160 koni, przynajmniej chcieliby takie mieć. No ten ma 100 koni, ale powiem Wam szczerze, wróciłem właśnie z wyjazdu ze Szwecji. Autko było załadowane w dwie osoby. Bardzo dużo sprzętu, 6 akumulatorów, 80 litrów paliwa. Do tego była duża łódka z tyłu na przyczepie. Myślę, że waga całego zestawu około 550 do 600 kilo. No i ten samochód spokojnie dał radę, nawet w takim terenie, gdzie było trochę górek. 80-90 km na godzinę jeździliśmy. Spalanie też wyszło całkiem spoko, bo myślę, że około... wyszło poniżej 10 litrów, co jest całkiem spoko wynikiem. Także zapraszam Was do oglądania, pokażę szczegóły. Co do początków tego auta, to mam je 2 lata. Tak naprawdę kupiłem to auto do wyjazdów na ryby. Na początku no, była jakaś tam planowana prosta zabudowa, bez udogodnień. Tak naprawdę leżało mi tylko na łóżku do spania, jakimś tam ogrzewaniu. Ale z biegiem czasu Iza dołączyła i no, nie dało się niestety tak podróżować, więc no, zrobiłem tak, że chyba jest zadowolona. Oglądajcie, zapraszamy. Jeżeli chodzi o kabinę, to mamy tutaj 3 miejsca. Ogólnie auto było 13-osobowym busem. Zmieniliśmy go na 3-osobowy. Tak naprawdę niewiele tutaj zmienialiśmy. Dołożyliśmy tylko nowe pokrowce, żeby było miło i przyjemnie. Autko jest całkiem fajnie przystosowane. Bardzo wygodnie się nim jeździ. Udogodnień jest klimatyzacja, która naprawdę robi robotę w taką temperaturę, jak jest teraz, powyżej 30 stopni. Jest oddzielna klimatyzacja do kabiny. Tutaj macie oddzielne sterowanie na całą naszą przestrzeń mieszkalną. Są wszędzie wieczniki, można sobie regulować. Naprawdę w takie upalne dni nie jest to może super ekologiczne, ale takie pół godzinki odpalenia przed spaniem i śpimy w komfortowych warunkach. Tutaj znajduje się nasz główny panel sterowania. Tutaj mamy webasto i różne przełączniki od światła, od lodówki, od zasilania, które tutaj mamy. Mamy też drugi panel schowany tutaj. Proszę bardzo, możemy sobie zapalić oświetlenie LED-owe z tej strony. Możemy sobie tutaj zapalić. Tak to działa. Jeżeli chodzi o to webasto, to mamy zamontowane je tutaj. Idzie rura do środka. Wszystko jest pod spodem. Wydech spalin. Zasilanie jest z akumulatorów, o których zaraz powiem. Tutaj wlewamy paliwo. Jako, że dużo jeździmy też w zimę, mamy alternatywne ogrzewanie. Jest to taki używany w namiotach wędkarskich piecyk GasCamp. Bardzo fajna rzecz, jest to bezpieczny piecyk, posiada 2 czujniki. Tak naprawdę jak brakuje tlenu, jak jest dużo dwutlenku węgla, jest odłączany gaz, więc jest on bezpieczny. No aczkolwiek webasto jest tym głównym
źródłem ciepła w naszym vanie. Dziwicie się też pewnie, mamy kuchenkę, która jest zasilana na gaz, jest to duża butla, właśnie dlatego, że zasilamy też to ogrzewanie tą butlą, daliśmy dużą butlę, żeby mieć po prostu zapas i bezpieczne ciepło w zimę. Jeżeli chodzi o zasilanie prądem, to mamy 160 W panel u góry. Tak naprawdę całego vana praktycznie zrobiłem sam, jedynie właśnie ten panel pomógł mi kolega elektryk i całą elektrykę zamontować. 160 W, dwa akumulatory 100 Ah, spokojnie nam wystarczają. Jedynym takim czynnikiem, który czasami nam utrudnia takie dłuższe podróże, jest lodówka, która jest zwykła, taka domowa, i ona niestety tego prądu pobiera wiele i musi być naprawdę dobre słońce, wtedy jest ok. Mamy też przetwornicę specjalnie dla Izy. No niestety nie obejdzie się bez suszarki, lokówki czy tam innych, jak to się nazywa? Prostownicy. No i tak naprawdę służy nam tylko do tego. Cała reszta jest, wszystko mamy na 12 V, także bez problemu ładujemy telefony, laptopy, oświetlenie i wszystko inne. Znowu jesteśmy w środku, zobaczcie, tu jest nasza kuchenka. Jest podłączona właśnie do tej butli 11-kilowej. Tu jest ta lodówka, która trochę za dużo prądu ciągnie, no ale co zrobić? Jakoś radzimy. Radzimy sobie też tak, że często przed wyjazdem zamrażamy takie 1,5-litrowe butelki wody, dwie wkładamy. Tak naprawdę dwie doby bez włączania tego prądu spokojnie jesteśmy w stanie wytrzymać. Z ciekawostek mamy jeszcze też opcję ładowania akumulatorów silnika. Po prostu przełączamy sobie. O, teraz idzie prąd z ładowania. Teraz idzie prąd z akumulatora z silnika, ale też podczas jazdy ładują się nasze akumulatory przy tym ustawieniu. Także dosyć fajna w długich trasach sprawa. Jeżeli chodzi o wodę, to jest to szafka zwykła. Zlew jest typowy z Castorami, jakiś trochę mniejszy, wybrany. No jedna z takich mega prostych instalacji, wymyślona przeze mnie. Tak naprawdę dwa zbiorniki, czysta woda, brudna woda, zwykły syfon. Tu mamy taką dosyć ciekawą rzecz, która nie kosztuje wiele, a ułatwia sprawę. Jest to taka pompka wędkarskiej firmy Delfin. Zresztą wrzucimy Wam linka, jakbyście chcieli, bo jest to naprawdę super sprawa. Wkładamy to do zbiornika, wciskamy guzik i mamy kran. Z ciekawostek ma też drugą opcję, jeżeli ktoś łowi ryby i potrzebuje na przykład przechować ryby na żywca, to też ma taką funkcję, właściwie do tego jest stworzona głównie, że jest to pompka, która natlenia wodę i sobie rybki tam mogą pływać, czy ewentualnie żywą rybę przechować. Także no jest to fajna, niedroga sprawa, a załatwia praktycznie wodę w wanie. Może dwa słowa o konstrukcji naszego bagażnika. No bagażnik mamy bardzo duży, jest bardzo długi, praktycznie ma 150 cm, czy nawet więcej długości. Łóżko zamontowane jest dosyć wysoko. No wynika to z tego, że no głównie podróżujemy w celach wędkarskich, no i mamy bardzo dużo tego sprzętu, więc tak naprawdę wypełniamy tutaj cały tył, łącznie nawet czasami z łóżkiem, sprzętem, ale spokojnie się mieścimy. Cześć, ja mam na imię Iza, jestem tą ładniejszą częścią zafiszowanych. Chciałabym Wam pokazać wnętrze naszych salonów. Kiedy poznałam Piotrka, dużo opowiadał mi o swoich pasjach, o tym, co robi w wolnym czasie. Podczas jednej z naszych rozmów mówi do mnie, no jak co, buduję kamperek dla Izuni. No i tak to się zaczęło. Pierwszy wyjazd, pierwsza wyprawa i pierwsze zmiany. Zapraszam Was do środka, chodźcie. Jesteśmy w naszym salonie. Piotrek zamontował tutaj blat. Ja zadbałam o szczegóły. Tutaj jest siedzisko. Jest ono otwierane. Możemy sobie tutaj przechowywać jakieś większe rzeczy, które są mniej użyteczne. Mamy również siatki. Postawiliśmy na minimalizm, ponieważ to nie jest van life'owy kamper. Używamy go do naszych wyjazdów krótszych lub nieco dłuższych, ale nie mieszkamy w nim. Są siatki, nie ma zbyt wielu szafek. Szafka jedna jest tutaj. Tutaj przechowujemy sobie nasze naczynia.
garnki, patelnie i tak dalej, suchą żywność, przyprawy. Zadbałam o to, żeby troszeczkę wnieść takich kobiecych szczegółów. Tutaj są kosze z talerzami, mniejszy kosz na szklanki, kubki. No i teraz zapraszam Was do kuchni. Daleko chodzić nie musimy, kuchnia jest po drugiej stronie. Piotrek zamontował większą kuchenkę, ponieważ ja dużo gotuję i chciałam, żeby było bardziej komfortowo. Mniejsza kuchenka turystyczna też zawsze jest z nami, natomiast teraz mamy kuchenkę z butlą gazową. Do tego wszystkie te kuchenne dodatki, rzeczy, które są bardziej nam potrzebne pod ręką, mamy w siatkach. Tutaj mamy naszą lodówkę, więc mogę sobie sięgać jedzenie z jednej, z drugiej strony. Tu gotuję blat użytkowy, dodatkowy, zamontowany specjalnie na większe biesiady. Oprócz tego, że szafka jest tutaj i tu możemy jeszcze mieć na dole nasze ubrania, mamy też szafkę, gdzie jest woda, butle z wodą, ale my sobie zrobiliśmy tutaj śmietnik, dodatkowa przestrzeń na przechowywanie może butelek, może jakichś napojów. Tu jeszcze nad szoferką znajduje się taki schowek, gdzie trzymamy nasze zapasy, papiery toaletowe, jakieś świeczki, serwetki, czy może nawet i ubrania, a jak jeździmy, to mamy tutaj też nasze kosmetyki. Zapraszam Was teraz do naszej sypialni. Miejsce intymne, gdzie kobiecą ręką stworzyłam też odpowiednie oświetlenie nocne. Tutaj mam taki kinkiet, niewykorzystana na razie siatka, jest naszym dodatkowym światełkiem. No i tak jak Piotrek stworzył dla mnie możliwość zrobienia sobie włosów, czy wykąpania się, ja obiecałam, że uszyję zasłonki i voilà. Tutaj mamy nasze pierwsze zasłonki dwukolorowe. No i też zadbałam o to, żeby była też i podusia, także jestem z siebie dumna, że pierwszy raz w życiu coś uszyłam do naszego kampera. Mamy też ozdoby wędkarskie. A czy Mizunia uszyła? Uszyłam to wyjątkową maszyną, którą Piotrek kupił na Allegro za 49 zł. Maszyna jest takiej wielkości, zabawkowa, ale zrobiła robotę, dała radę. Tak, mamy też ozdoby wędkarskie oraz jakieś tam podróżnicze pamiątki czy prezenty od naszych dzieci, które też umieszczamy sobie w naszym kamperze. Umila nam, robi nam nastrój, umila czas i czujemy się tutaj wyjątkowo. Jak w domu. Jak w domu. Dbam o to, żeby było czyściutko, także mamy też zmiotkę, szufelkę. Wycieraczkę zupełnie. Piękna wycieraczka, ale musimy sobie kupić kapciuszki. Tak. Zapraszam Was do łazienki. Tutaj jest nasza łazienka z toaletą. Korzystamy z turystycznej ubikacji, która jest bardzo łatwa w użytkowaniu, także w sprzątaniu. Odpowiednie płyny sprawiają, że nie ma przykrych zapachów, jest wygodnie, jak w domu. Jest prysznic, korzystamy z prysznica, którego Piotrek przerobił na klamry. Mamy w kamperze zawsze akumulatory, które zasilają nie tylko w kamperze, ale też ponton, silniki. No i mamy sobie takie klamry do tego prysznic, który sterowany jest takimi dwoma przyciskami. Wystarczy tylko wrzucić tą część do wiadra i można korzystać z prysznica. Jak zdążyliście zauważyć, nasz van jest autem osobowym. Służył do przewozu ludzi. Nie za bardzo tutaj jest ocieplony, tak jak w większości filmów na YouTube. No, to ocieplenie, bardzo duży nacisk jest na to stawiany. No, ja tu tak naprawdę, licząc delikatnej pianki na podłodze, nic nie zmieniałem.
jest delikatne, oryginalne ocieplenie. Powiem Wam, że daje to naprawdę radę. Wiele razy w zimę jeździliśmy tym busem w mocno ujemnych temperaturach i to nasze ogrzewanie Webasto spokojnie dawało radę, było ciepło. Wiadomo, jest efekt skraplania, jak jest tyle szyb, ale no jest to do przeżycia. Tak, wystarczy te szyby przetrzeć i tak naprawdę jest ok. Jeżeli chodzi o koszty tego busa, dwa lata temu to auto z 2007 roku kosztowało 22 tysiące złotych. To tyle je kupiłem. Myślę, że mechanicznie około 3000 zostało włożone. Został zamontowany hak z tyłu. Jakieś takie podstawowe rzeczy w zawieszeniu, podstawowe rzeczy typu oleje, filtry były wymienione. Autko przejechało 20 tysięcy. Do tej pory sprawuje się jak na razie super. Całe wyposażenie, nie liczyłem tego dokładnie, ale szacuję, że jest to kwota, myślę, około 12 tysięcy złotych. Czyli całkowity koszt tego vana 22 plus 3, 25, 35, myślę, że 37, maksymalnie 38 tysięcy jakimiś tam dodatkami, wyposażeniem. Czyli nie był to jakoś bardzo drogi van. Chyba tyle. Tak naprawdę zapraszamy Was do oglądania. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego vana, pytajcie w komentarzach, subskrybujcie kanał. Nagrywamy te filmy, mamy już kilka nagranych, także po kolei co tydzień będziemy wrzucać. Do usłyszenia.